Słuchajcie, ja kompletnie czasami no nie mogę, po prostu nie mogę. Życie jest kompletnie sprzeczne z logiką. Życie jest tak bardzo sprzeczne z logiką, że nawet jest sprzeczne z intuicją. I może wydawać się to takie bezsensowne, może takie trochę gadanie dla samego gadania, ale jak przyjrzycie się temu, to po prostu możecie odkryć coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzycie na świat. Co to nam daje? To daje nam takie głębokie zrozumienie, że te wszystkie nasze przekonanka w naszych głowach, te wszystkie rzeczy, które bierzemy za pewnik, nasze motywacje, to czym my myślimy, że się kierujemy na co dzień, to jak nam się wydaje, jakie mają intencje inni ludzie i co tu jest tak naprawdę ważne, to wszystko to ma taką tendencję do wywracania się o 180 stopni i pokazywania nam, że jest totalnie na odwrót, niż nam się wydawało, że jest. I wiecie, to nieraz jest bolące, to nieraz boli, gdy wydaje nam się, że coś nas uszczęśliwi, a potem się okazuje, że nie jest w stanie nas uszczęśliwić i że to szczęście już cały czas tutaj mieliśmy, gdzie jesteśmy. Albo wydaje nam się, że coś jest warte poświęcenia naszej uwagi i siły. Wiecie, a jeszcze się zmotywujemy do tego teoriami rozwojowymi. No i biegniemy gdzieś tam za czymś, a na samym końcu okazuje się, że tylko żeśmy się zmęczyli. No pomijając te takie fajne rzeczy, które czasami jednak się przytrafiają, jak się ruszy z miejsca. Bo wiadomo, jak się cały czas siedzi w tym samym miejscu, to no trudno jest oczekiwać innych rezultatów. No chyba, że przyjdą jakoś same. Czasami magia też się zadziewa w naszym życiu. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć pewną historię i pewien morał, jaki z tej historii wypływa. I muszę wam przyznać, że to będzie mocna historia. Może niektórych z was zaszokuje, może część z was już o tym wie, może gdzieś o tym zasłyszeliście, a może odmieni całkowicie wasze życie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się będziecie czuli. Nie chcę niczego tutaj z góry zakładać. Napiszecie mi to na dole w komentarzu. W zeszłym roku, albo 2 lata temu, już nawet nie wiem, bo trochę straciłem rachubę czasu, ale chyba to było w zeszłym roku, jakoś w zimę. Tylko nie pamiętam, czy to było tak na przełomie stycznia, lutego, marca. No nie wiem. Załóżmy, że było to jakoś w zeszłym roku albo dawno temu i mniej więcej było chłodno. Miałem takie poczucie, że brakuje mi inspiracji, w sumie nie wiem, czy to, co robię, jest dobre, że może warto byłoby poszukać czegoś innego i byłoby ciekawiej odnaleźć odpowiedzi na swoje nowe jakieś pytania. No i wpadłem na taki pomysł, że pójdę w tripa, że wezmę LSD i pójdę w tripa, aby odnaleźć odpowiedzi na nowe pytania, które pojawiły mi się w mojej głowie. I to był taki okres, gdy ja długo nie tripowałem i miałem dosyć długą przerwę i byłem taki ciekawy w stosunku do tego, jak się zmieni moja świadomość, gdy wezmę LSD i pójdę sobie na spacerek. Czy uda mi się coś odnaleźć? Czy z tą nowo zgromadzoną wiedzą, z nowymi doświadczeniami, taką ilość pracy, jaką wykonałem nad swoim umysłem, nad swoim ciałem, nad swoim rozwojem osobowości, świadomości i pracy z emocjami, czy teraz będę miał jakieś inne doświadczenie? Czy może coś pojawi mi się nowego w moim życiu i może coś naprawdę przełomowego się zadzieje? I może coś naprawdę super odkryję. Ja podszedłem do tego z taką intencją, że chcę odnaleźć swój cel życia. Chcę dowiedzieć się dokładnie, dokąd mam iść, w którą stronę mam iść. Gdzie mnie to wszystko prowadzi. Chcę mieć taką klarowną po prostu ścieżkę.
No i wziąłem to LSD, wszedłem z pokoju jak zwykle, no i poszedłem w swoją stronę. I tak idąc, jakieś dobre 30 minut, z pustym umysłem, nagle zacząłem zadawać sobie pytania. I zacząłem zadawać sobie pytania, kurczę, czy to ma sens? Czy ja by na pewno chcę mieć dzisiaj tripa? No ale już w sumie tak było za późno. I zacząłem tak głęboko zadawać sobie te pytania, które były dla mnie ważne. Dokąd zmierzam? Co takiego powinienem zrobić ze swoim życiem? Wiecie, i zacząłem wałkować te tematy. No i poszedłem sobie dalej na spacer. Poszedłem. No i w pewnym momencie stanąłem tak w miejscu. To był już taki moment, gdy fala uniesienia świadomości się zbliżała, ale ja już i tak doskonale wiedziałem, co mnie czeka. Więc po prostu zamknąłem oczy, zaśmiałem się tak delikatnie w duchu i tak powiedziałem to dokładnie sam do siebie. Mówię, czego ja szukam? Zadaję sobie te pytania, tak, jakbym czegoś szukał, ale zadałem sobie pytanie, czego ja szukam? Czym jest to coś, co ja szukam? I tak, i śmieję się sam z siebie, ponieważ, no wiecie, już prowadzę projekt parę lat i te wszystkie odpowiedzi znam i te teorie też znam. I tak śmieję się sam z siebie i mówię, no szukam siebie oczywiście, tak? Szukam tego, co już jest. I tak śmieję się jeszcze bardziej. Bo zdałem sobie sprawę, że nikt mi nie odpowie na moje pytania. Zdałem sobie sprawę... Wiecie, to mogą się wydawać takie truizmy... rzeczy, które gdzieś tam teraz masowo są powielane, wiecie. Nie pytaj się innych, co masz zrobić ze swoim życiem, weź odpowiedzialność za swoje życie, rób to, co ty chcesz. Wiecie, to takie teraz motywacyjne hasła. Ja tak siedzę z zamkniętymi oczami, siedzę czy stoję, zawieszony w pustej przestrzeni, śmiejąc się sam z siebie. I wpadła mi taka kolejna myśl. Przecież ja nigdy nie odnajdę siebie. I ja doskonale o tym wiem. Przecież z takiego podejścia założyłem projekt Find Yourself, wiedząc, że i tak siebie nie odnajdę, nikt siebie nie odnajdzie. No i na dobrą sprawę jedyne, co możemy zrobić, po prostu zapomnieć o tym wszystkim i żyć. No i ja... Ale stoję już taki, wiecie, w swoim poczuciu uniesienia egzystencjalnego i śmieję się dalej. I w pewnym momencie to już chyba nawet poszedłem dalej w trasę. Już tak nie do końca pamiętam tego tripa. Może coś przekształciłem i coś domyśliłem teraz. Ale tak szedłem sobie spokojnym krokiem z takim wewnętrznym poczuciem, że w zasadzie nie uzyskam odpowiedzi na te swoje pytania. Nie ma jakichś takich dokładnych odpowiedzi na te pytania. Natomiast to, co mogę zrobić, to jest stworzyć. Mogę stworzyć odpowiedź na swoje pytania. Stworzyć odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzam. Innymi słowy, sam mogę stworzyć swoją własną drogę. Mogę stworzyć swój własny cel. Mogę stworzyć sens swojego życia. Mogę nadać wartość wszystkiemu temu, co jest. Tak jak mi się to wszystko serdecznie podoba. Mało tego, taki jest jedyny sens i cel naszej egzystencji. Nadać temu wszystkiemu sens. Bo tak, wszystko jest bez sensu. Wszystko zmierza donikąd. My jesteśmy niekończącą się pustką świadomości, która jest cały czas w jedności. I jedyne, co możemy, to rozpoznać, bo w sumie samo rozpoznanie tego jest wszystkim tym, co jest. Bo jest tylko to, co jest. Non-duality. No i wiecie, szedłem sobie tak na spacerek z takim wesołym humorkiem, będąc trochę rozczarowanym, jak to zawsze, wiecie, jak to zawsze na tripie. Z jednej strony jest to poczucie epifanii, szczęścia, z drugiej strony lekkie rozczarowanie swoim własnym ego. I tak sobie szedłem, wróciłem do domu i stwierdziłem, że ale
w zasadzie to nie ma w tym nic złego. No bo sam ten aspekt szukania siebie, wiecie, zadawania pytań egzystencjalnych, nauka filozofii, chodzenie od jednego guru do drugiego, poszukiwanie doświadczeń mistycznych, jak i ten aspekt tworzenia siebie, czyli w pewien sposób ograniczania siebie, tworzenie swojej własnej filozofii, swoich własnych granic, zapominanie o tym, co było, bo to też jest jeden z aspektów procesu, zapomnieć. I zdałem sobie sprawę, że to jest praktycznie jedno i to samo, że odnaleźć siebie, jak i stworzyć siebie, to jest to dokładnie jedno i to samo, że nie ma tak na dobrą sprawę różnicy pomiędzy poszukiwaczem a twórcą. Kompletnie, to jest ta sama osoba. Ta osoba, która szuka, która nie jest w stanie niczego znaleźć, jest dokładnie tą samą osobą, która tworzy i ma dokładnie to, co chce. Albo nie chce. Albo zdaje sobie sprawę z tego, że chcieć i nie chcieć, to jest na dobrą sprawę ten sam dualizm. Możesz przestać chcieć, ale potem będziesz nie chciał chcenia. O tak. Odnajdź siebie i stwórz siebie. Jeżeli kiedyś wpadną wam do głowy te dwa hasła, że siebie się nie szuka, że szkoda czasu, że szukałem siebie tylko ofiary, bla 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 bla, to stańcie sobie tak z boku i się śmiejcie. Bo na dobrą sprawę osoby, które są proaktywne, czyli takie silne, zdecydowane, które doskonale wiedzą, czego chcą od życia, to te osoby zazwyczaj dużo wcześniej miały ogromne problemy ze sobą, nie wiedziały, czego chciały, były straumatyzowane przez życie, dużo się nacierpiały, bardzo długo szukały siebie, aby w końcu siebie odnaleźć. I nie da się oddzielić jednego od drugiego. To są po prostu dwie strony tej samej monety. I choć szczególnie w social mediach kreowane są takie wizerunki, wiecie, że zawsze musi nam się udawać w życiu, że wszystko musi być takie piękne i cudowne i pozytywne. Wiecie, o co chodzi. To życie ma też tą ciemną stronę. I im bardziej będziemy domagać się tylko i wyłącznie tej jasnej strony, tym bardziej ta ciemna strona będzie się również domagać naszej uwagi. I na tym polega cały proces shadow work. Na tym, aby dostrzec po prostu, że to, co białe, nie jest niczym oddzielne od czarnego. Tutaj nie chodzi o to, żeby wypierać się czarnego. Chodzi o to, żeby być świadomym jednej i drugiej strony naraz. I tak po prostu żyć. I tak po prostu żyć. Dzięki wam, moje mysie pysie, za to, że tu jesteście, za to, że wysłuchaliście mojej opowiastki. Jeżeli przyszło wam coś do głowy, coś ciekawego, coś, czym chcielibyście się ze mną podzielić, napiszcie proszę na dole komentarz, z miłą chęcią przeczytam. Do zobaczyska następnym razem. Dajcie jeszcze dla mnie łapki w górę. I do następnego. Miłego. Elo. Buźka.